godzina 8.30, nie pamiętam kiedy, nie no, w sumie przesadzam, ale długo już takiej godziny nie byłam obudzona i przypomniałam sobie, jak ja kiedyś, jak już mieszkałam z Dominikiem, odwodziłam go o 6.20 na dworzec. A dla mnie dzisiaj 8.30 jest tak wczesną godziną, wtedy to już po dwóch godzinach, wiecie, byłam 2 godziny obudzona, więc to jest śmieszne, jak te pory wstawania tak bardzo mam czasami zmienne, że wiecie, raz 6 to już jest spoko godzina, a czasami jak o 9 się obudzę, to jest wcześnie, nie? Więc no, jedziemy, słuchajcie, mam dzisiaj kilka fajnych spraw do załatwienia, trening nóg, nowy plan, jakby nowy cykl treningu, bo nowy tydzień, poniedziałek, więc spędzimy ten dzień razem, słuchajcie. Nie chcę narzekać z samego rana, ale pogoda. No. Nie było przyjemnie ani trochę. Tak wieje. Wczoraj umyłam włosy wieczorem. Zresztą widzieliście taki mój selfie, który zrobiłam. W ogóle mam takie przyjemne ciało. Posłuchajcie, tych balsamach. One są zarąbiste. Z miksy. Mam 3. Dostałam jako paczki PR-owe. Świetna sprawa. Są tak nawilżające. Nie lubię myć włosów wieczorami, tylko właśnie w ciągu dnia zawsze, ale mam dzisiaj konsultację, później spotkanie, więc już nie chciałam tracić na to dzisiaj czasu. No ale zobaczcie, mam takie, wiecie, one nie są takie wygładzone, tylko jest taki puszek. Na razie sobie zepniemy w koka. Nie nałożyłam jeszcze pielęgnacji w ogóle, bo miałam robić sobie masaż gua sha, ale też mam chyba na to za mało czasu, a u mnie to jest czasochłonne, więc po prostu przejdźmy od razu do robienia śniadanka i do ogarniania się. I niezmiennie moja pielęgnacja to jest po prostu rano witamina C i krem z SPF-em plus ewentualnie jakiś krem nawilżający pod to. Bo jest o to tak dużo pytań. Ja oczywiście mam całą rolkę poświęconą temu na Instagramie, ale miło, że pytacie, bo jest to dla mnie komplement. Nigdy nie miałam ani ładnych włosów, ani ładnej cery jakoś bardzo, więc jak teraz zostaje to pytania, to w ogóle moje gimnazjalne marzenie zostało spełnione, naprawdę. Słuchajcie, jeszcze muszę z wami omówić ten temat. Dostałam paczuszkę od Kiehl's, tak ja to czytam. I słuchajcie, tutaj jest w sztyfcie taki stick do twarzy nawilżający. Ogólnie jest super, ale wydaje mi się, że to jest takie niehigieniczne, żeby tak bezpośrednio nakładać ten stick na buzię. Wiadomo, że to jest teraz czysta twarz, ale jakby... Czy to nie jest czasami siedlisko dla bakterii? Chciałabym, żebyśmy ruszyj ten temat w komentarzach, bo jest to przyjemna forma i fajnie, ale no wiecie, tak no. Ta pogoda zmotywowała mnie do zrobienia sobie maczy i o matko, jaka pyszna, tak długo już znowu maczy nie piłam. Uwielbiam po prostu, uwielbiam na mleku owsianym, o ma, po prostu pyszna. Robimy, słuchajcie, śniadanie. Wczoraj miałam taki dzień, że zjadłam tak dużo węglowodanów, że nawet nie będę wam mówiła, co takiego jadłam, bo dużo tego było, ale słuchajcie, kupiłam cebulę, szczypiorek, awokado, mam jajka, mam ochotę na jakieś takie guacamole z jajkami, trochę sałaty. Jakoś to musimy zrobić. Proszę bardzo, tak się prezentuje śniadanie. Mamy tutaj jajecznicę z 3 jajek, awokado, cebulkę, sałatę, rukolę i szczypiorek. Boże, zielono strasznie. Ja wczoraj tak zaszalałam z tymi węglowodanami, dosłownie, naprawdę. Rano zjadłam ciasto u babci, później gofra nad morzem, później chruściki drugiej babci, na kolację jeszcze trochę lodów, nie no, masakra. No i przez to, że wcale nie miałam jakoś bardzo ochoty. Oczywiście jak już zjadłam węglowodany na śniadanie, to jeszcze takie węglowodany w formie po prostu tony cukru, to później ciągnęło mnie do tych słodkości. A naprawdę dzisiaj nie mogłam się doczekać, aż zjem moje białkowo-tłuszczowe śniadanko. Naprawdę. I słuchajcie, mamy tutaj po prostu tyle białka i tłuszczu, że ja będę potem naprawdę bardzo długo najedzona. I ostatnio pod moimi rolkami jedzeniowymi na Instagramie, gdzie was bardzo serdecznie zapraszam, było właśnie sporo pytań, jakie to robię, że jem takie w sumie 2 duże posiłki w ciągu dnia, nie jestem głodna. No słuchajcie, ja naprawdę nie jestem głodna, bo po prostu białkowo-tłuszczowe posiłki strasznie sycą. Spróbujcie sobie, naprawdę spróbujcie sobie. Ostatnio wszystkie dni są takie po prostu szybkie. Strasznie szybko mi czas płynie w ciągu dnia. Jedziemy, słuchajcie, odbyłam konsultację, zjadłam śniadanie, ogarnęłam swój ryjek, kilka maili odpisałam. Jedziemy teraz na spotkanie z
klientem tak naprawdę, który chce, żebym prowadziła social media, stwierdziłam, że się tego podejmę, bo czemu nie? Fajny temat, więc raczej tak już... Raczej już nie wchodzę w współpracę z nikim, ale teraz stwierdziłam, że spróbuję. Ale jakaś muzyka, bo... Ale jest pięknie, Boże. Ogarniamy się. O Jezu, cudownie. Akurat jak wyszłyśmy z Miją na spacer, to tak trochę słońce zaszło, ale nadal jest pięknie, cudownie i w ogóle nie wiem dlaczego, to chyba przez to, że śnieg stopniał i ja już czuję vibe wiosny. Słuchajcie, standardowo u mnie na śniadanie jajecznica, po prostu ostatnio uwielbiam, tylko dwa kabanosy, trochę sałaty, rukoli, a tutaj mam ser feta dla urozmaicenia. O Jezu, ale wam powiem, że dzisiaj jestem mega leniem, nic mi się nie chce. Wypiłam dwie matcha i teraz piję pierwszą kawę. Ogólnie matcha na mnie aż tak pobudzająco nie działa, ale kawa już powinna. Miałam sobie zrobić jakiś fajny makijaż, fajny, czyli taki jak codziennie. Specjalnie mam włosy, ale jakoś tak mi jest dobrze bez makijażu, że jestem tak, wiecie, comfy. No, tyle chciałam powiedzieć. Jestem dzisiaj zmęczona, ale to też dlatego, że wczoraj robiłam nogi. Na maksa nie chciało mi się, słuchajcie, wychodzić z domu. I cały czas to odwlekałam, stwierdziłam, że dobra, pójdę na ostatni dzwonek, tak jak będzie już zachód słońca, no i jest za 10 minut zachód słońca i zrobiło się już tak nie do końca ładnie, w ogóle zaczęło wiać, ale naprawdę mam ochotę dzisiaj na spacer i skończyłam już praktycznie wszystkie rzeczy na dzisiaj, więc idziemy na spacer i jak wrócę, to zrobimy sobie już obiad, bo jestem dzisiaj głodna już, czuję, że tak bym coś zjadła, więc no. Taka aktywność jak spacery w ciągu dnia jest bardzo ważna. Ja mam kroków 3700, jest to zdecydowanie za mało, więc chodźmy się przejść. Ciało dostaje bardzo fajny, przyjemny ruch, jakim jest spacer. Jesteśmy w naturalnej naszej pozycji. Oczy odpoczywają od sztucznego światła. Mamy dostęp do świeżego powietrza. Też wiadomo, zależy gdzie się przechadzamy, ale jest to zawsze świeższe powietrze niż w domu. Raczej szczególnie zimą, kiedy jest tutaj dosyć sucho, bo grzejemy. Co jeszcze? Wymieniłam oczy, wymieniłam... Jest to dla bardzo dobry odpoczynek dla głowy, przynajmniej ja tak uważam. Zawsze super pomysły, inspiracje na w ogóle całe moje życie na spacerach mi przychodzą, więc to jest po prostu dla was taka motywacja i zajawka. A tymczasem chodźmy! Zaczęło trochę kropić, ale jest git. Proszę bardzo, Micha, ciepłego jedzonka. Mamy tutaj mięso mielone wieprzowe, czerwoną fasolę, resztkę mieszanki warzyw i do tego jeszcze ogórek. Dzień dobry moi drodzy, witam was i słuchajcie, na koniec tego vloga chciałabym poruszyć dwa tematy, a właściwie trzy tematy nawet. Po pierwsze podsumowanie mojej redukcji w styczniu, wygląda jak to wygląda z pomiarami. Po drugie podsumowanie stycznia i po trzecie plany na luty. Chciałam to bardzo mocno wdrożyć w te weekly vlogi. Rok temu próbowałam robić taką serię. Jeżeli pamiętacie te filmy właśnie z podsumowaniem miesiąców w ciągu roku, to fajnie, że to już jesteście ze mną rok, ale faktycznie ta seria, kurczę, mi nie wyszła. Może postawiłam sobie po prostu zbyt ambitny cel odnośnie tego, że chciałam nagrywać specjalnie filmy na podsumowanie tych miesięcy, a teraz tak naprawdę będę chciała to wdrażać po prostu w weekly vlogi. I przejdźmy właśnie do oceny tego miesiąca i teraz tak w ogóle z takich ciekawszych rzeczy, które się u mnie zmieniły, bo pamiętam, że rok temu miałam też
taki bardzo mocno wyznaczony cel, żeby więcej robić, bo moje życie, szczególnie właśnie kiedy mieszkałam z Dominikiem, polegało na tym, że pracowałam, szliśmy na siłownię, jechaliśmy ewentualnie coś tam sobie pogarniać i szliśmy spać. I pamiętam, że bardzo brakowało mi więcej jakichś takich wyjść z domu, więcej po prostu doświadczania chociażby jakiegoś kulturowego, kulturalnego i teraz bardzo mocno się tym skupiam. I powiem wam, że ogólnie w styczniu miałam takich wyjść po prostu mniej. Ja naprawdę bardzo lubię chodzić i bardzo wychodzić do ludzi, czy też teraz na przykład chodzić na randki, ale w styczniu tak naprawdę byłam na jednej, to be honest, i miałam jedną imprezkę i tak jak imprezy nie są dla mnie ważne, to gdzieś tam po prostu ten aspekt wychodzenia do ludzi, przybywania z ludźmi, doświadczania, próbowania nowych rzeczy jest po prostu dla mnie ostatnio bardzo ważny, bo ja przez ostatnie półtorej roku jakoś tak się z tym zatrzymałam, jeżeli o to chodzi. Więc tak naprawdę styczeń pod względem rozrywkowym był dosyć nudny, szczególnie ta druga połowa. Chociaż z drugiej strony też dużo się wydarzyło w życiu takim moim prywatnym, jeżeli chodzi o różne znajomości i nie chcę o tym mówić, ale chcę po prostu do tego nawiązać, bo ja też to robię dla siebie, żeby pamiętać, jak będę oglądała ten film za 5 lat czy za rok, to po prostu pamiętać i też jakby nie czuję potrzeby ukrywania czegokolwiek, na przykład nie czuję potrzeby ukrywania tego, że chodzę na randki, albo że poznaję nowe osoby, albo że imprezuję, mimo że dużo różnych osób ogląda te filmy, ale po prostu jestem szczera, mówię jak jest, więc okej, dobra, jeżeli chodzi o styczeń, to był to typowy miesiąc sportowy, weszłam na nowy plan treningowy z trenerem personalnym i moja sylwetka zaczęła robić rzeczy, do których nie wiedziałam, że jestem stworzona, czyli po prostu do dużej ilości podnoszonych ciężarów. Bardzo mocno sprogresowałam z ciężarem, biorąc pod uwagę fakt, że jestem dopiero miesiąc na nowym planie treningowym. I jeżeli chodzi o dietę, to też w styczniu bywały gorsze i lepsze okresy, wiadomo, były takie dni, gdzie tej diety nie do końca trzymałam, ale też było więcej takich dni, kiedy ta micha była trzymana i w styczniu zmieniło się też dużo, ponieważ weszłam na 2300 kilokalorii na redukcji. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką średnią jem 2200, bo czasami sobie zjem 2, czasami 2100, czasami 2300. To też w zależności od tego, jak czuję to mój organizm. Jeżeli chodzi o moje obwody, to od ostatniego momentu, kiedy badałam się u lekarza, schudłam 3 kg. To było między świętami a Sylwestrem, więc tak naprawdę można powiedzieć, że w miesiąc te 3 kilo mi zeszły. Ostatni tydzień, pamiętam, jak robiłam pomiary, to one stanęły w miejscu, więc nie ma też się czym przejmować. Grunt to po prostu to, żeby sobie cały czas to kontrolować i sprawdzać. I oprócz takich aspektów siłowych, to jestem też wizualnie bardzo zadowolona z tego, jak ta sylwetka się kształtuje. Faktycznie proces redukcji może teraz odczuwam trochę mniej, w sensie jak byłam na takiej redukcji bardziej oczywiste, jadłam te 1900 kilokalorii, coś tam trenowałam, ale nie tak ciężko jak teraz, to czułam się mniejsza, bo czułam taki proces redukcji. Teraz go aż tak bardzo nie odczuwam, możliwe, że też właśnie przez to, że jestem na takim low carbie, czyli po prostu ograniczyłam węglowodany troszeczkę, przez to nie czuję się po prostu w ciągu dnia głodna i może dlatego ta redukcja aż tak mnie nie doskwiera i w ogóle nie odczuwam. Więc jeżeli chodzi o podsumowanie sylwetkowe, to naprawdę jestem zadowolona. Podsumowaliśmy redukcję, więc jeszcze przechodząc do podsumowania stycznia. Miałam spore wahania nastrojów, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o drugą połowę stycznia, tak samo jak to było rok temu, nie wiem o co chodzi, może nie wiem, ale faktycznie ostatnio mój humor trochę mi zszedł na niższy poziom, też dlatego, że mam mniej energii do pracy i nie spełniam siebie w 100%, tak jakbym chciała siebie spełniać. No i też powiem wam, że przez to, że miałam taki dosyć wiadomo, no przewrotny ostatnio przejściowy okres przez całe to zerwanie, mieszkam trochę u siostry, później trochę znowu w moim starym mieszkaniu, później w końcu tutaj u rodziców na stałe, ale w innym pokoju, teraz w końcu jestem w swoim pokoju, bardzo, bardzo mocno odbiło się to na moich takich celach i nawykach w ciągu dnia i czuję, szczerze mówiąc, że robię dosłownie minimum, jeżeli chodzi o treningi i dietę, to staram się na 100%, ale jest to ostatnio jedyny segment w moim życiu, który bardzo mocno się staram, oprócz jeszcze YouTube'a, bo filmy ostatnio stawiam regularnie, więc słuchajcie, miałam tak naprawdę, nie miałam wyznaczonych celów ani nawyków na styczeń i jest mi, tutaj jestem bardzo przykro, dlatego teraz przechodzimy do planów i celów na luty. Moi drodzy, tutaj sobie to wszystko wypiszę i mam nadzieję, że za miesiąc razem wspólnie spotkamy się w weekly vlogu, gdzie to wszystko podsumowujemy i że nam to wszystko ładnie wyjdzie. Po pierwsze, jeżeli chodzi o social media, które są bardzo mocną częścią mojej kariery, na których mi bardzo zależy. Po pierwsze, 4 filmy w lutym, 15 rolek na Instagramie, czyli co drugi dzień będzie rolka. Myślę, że chciałam tych rolek dać 29, ponieważ chciałam zrobić daily, ale boję się, że po prostu te treści merytorycznie na tym ucierpią, a nie chodzi o to, żeby po prostu dodawać treści, które po prostu mi
emerytom zapchają ten content, tylko żeby one miały jakąkolwiek wartość merytoryczną dla Was, Wam dodawały, czy to motywacji, czy jakiejś wiedzy, więc zapraszam Was na Instagrama. 28,4 tysiące obserwujących, nie lubię tych wyznaczników liczbowych, ale jest to po prostu coś, co mnie napędza i też na ten moment totalnie nie zależy mi na liczbach, ale po prostu jest to coś, co sprawia, że czuję, że moja kariera się rozwija i idę z tym wszystkim w dobrą, lepszą stronę, więc takie liczby sobie wyznaczyłam. No i 15 subskrypcji na YouTubie, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to śmiało Was do tego po prostu zachęcam. Słuchajcie, chciałabym w lutym wydać jakiegoś e-booka, wydać coś mocno merytorycznego dla Was, nie mówię o żadnych treściach płatnych, właśnie chciałabym zrobić taką darmową, fajną akcję. Słuchajcie, kolejny cel to jest zrobić tatuaż, taki dosyć błahy, ale musiałam tutaj poczuć, że właśnie coś takiego błahego mi się tutaj pojawi, więc tak, chcę sobie zrobić dziarę, bo już od chyba 3 miesięcy o tym myślę i chcę w końcu się zapisać, szczególnie, że moja znajoma z siłowni okazało się, że robi tatuaże, więc w ogóle super. Jeżeli chodzi o nawyki, to słuchajcie, skorzystam sobie tutaj z aplikacji Habit, jest to aplikacja, którą już rok temu Wam pokazywałam i właśnie z Wami też sobie ją wypełniałam. Oczywiście skończyłam po 3 czy 4 miesiącach, no cóż mogę rzec, niestety, ale w tym roku fajnie by było, gdybym przez cały rok to robiła. No już nie będę robiła, bo w styczniu tego nie robiłam, ale nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. I w aplikacji Habit chciałabym mieć nawyki takie jak daily redukcja, czyli 2200 kilokalorii, 10 tysięcy kroków w ciągu dnia, pobudka przed 8:30. Naprawdę te nawyki są taką podstawą podstaw, ale dlatego, że ja po prostu ostatnio nawet o takie rzeczy nie przestałam dbać i wstaję bardzo późno, przez to też mam gorszy nastrój i bardzo mocno to wpływa na moją kreatywność i produktywność, więc wracamy na dobre tory. Po 10 stron książki, bo ostatnio totalnie przestałam czytać jakiekolwiek książki i bardzo mi się to nie podoba, bo byłam już naprawdę w tym bardzo ambitna i zawzięta i dobrze mi to szło. Medytacja przed snem zamiast telefonu. I na ten moment to są moje wszystkie nawyki. Zobaczymy, słuchajcie, może sobie wpiszę ich więcej, ale też nie chcę rzucać się na głęboką wodę. Muszę się po prostu wdrożyć. Muszę się po prostu wdrożyć znowu w swoją produktywność i jest jak najbardziej okej. Więc tak, moi drodzy, widzimy się w kolejnym weekly vlogu już za niedługo, za tydzień, więc zostańcie koniecznie na tym kanale na dłużej. Zostawcie komentarz, dajcie, jakie Wy macie cele na luty, jaki był dla Was styczeń, czy też mieliście takie właśnie wahanie nastrojów. Buziaczki.